Jesienne podróże po dzielnicach Opola zawiodły nas prawie że do centrum. Prawie dlaczego? Dlatego, że tory, które są obok Straży Pożarnej naszej państwowej przy ulicy Budowlanych, są miejscem, które łączy centrum Opola z dzielnicą Zakrzów. Właśnie to ta dzielnica, ta część dzielnicy drugiej dziś będzie bohaterką naszej opowieści. Ta dzielnica, proszę Państwa, podobno nosi także i przydomek Królewskiej. Czy rzeczywiście, pan Stanisław Skakuj, którego witam, dzień dobry. Dzień dobry. Mieszkaniec dzielnicy Zakrzów, panie Stanisławie, podobno to były włościa wielkie książęce, królewskie i przy Zakrzowie pojawiał się ten przydomek Zakrzów Królewski. Skąd się ta nazwa wzięła tak naprawdę? Po pierwsze od właściciela. Właścicielem tych dóbr był król. I to, czy to był czas czeski, czy później niemiecki, to były dobra królewskie, na których zbudowano tą dzielnicę. Przydomek królewski pojawia się w sposób formalnie zapisany w XIX wieku. Pierwsza wzmianka o Zakrzowie to jest 1312 rok. Zakrzów to gdzieś za Krzakami. Była to wioska rolnicza. Stopniowo jak w Europie zaczął się rozwijać przemysł po rewolucji przemysłowej, w Zakrzowie także pojawia się przemysł. W 1899 roku, a więc 121 lat temu, została przyłączona do Opola. Stoimy nie bez kozery w tym miejscu na początku naszej podróży, też przy kapliczce, bo to jest miejsce tak jak to rozdroże, które nas prowadzi tak naprawdę no właśnie na dwie odnogi tej dzielnicy. Tutaj to były najważniejsze historyczne ulice w mieście. Przed wojną ulica Portowa, przy której stoimy, to była ulica, przy której były i restauracje, była i szkoła. Następna ulica, kiedyś nazwa niemiecka, zbliżona do Wygonowej, bo to była dzielnica rolnicza, Czarnowąska, prowadziła na Czarnowąsy. Kaplica jako taka, to jest formalnie jest to kościół świętej Anny, filia kościoła katedralnego, który został zbudowany w 1864 roku. Służył tu mieszkańcom jako miejsce kultu, a także miejsce pamięci. Podobno nawet kapelonkowie przydomek tej kapliczce dawali. Tak, wikariusze mówią, bo msze święte tutaj są odprawiane, że to jest bazylika mniejsza. Bazylika większa, w tym przypadku byłaby to katedra, a tutaj jest bazylika mniejsza. Jest jeszcze ważny moment i miejsce także i w tej kaplicy, a mianowicie związane z tragedią, która miała miejsce podczas II wojny światowej. No, przy samym końcu II wojny światowej, w 1945 roku, jak Armia Czerwona wkraczała do Opola, czerwonoarmiści zdobyli także magazyny w porcie, który jest tutaj blisko, w którym były zgromadzone zapasy żywnościowe dla twierdzy Opole. I był tam alkohol. I wówczas to wymordowano, bo tak to należy określić, ponad 100 osób, od dzieci do starców. Udało się po 70 latach odtworzyć listę tych, którzy zginęli i miejsce pamięci w tej chwili zostało w pewnym sensie wzbogacone o tą tablicę upamiętniającą tych, którzy zostali wtedy wymordowani. Owa kapliczka spełnia rolę kultu religijnego. Tutaj odbywają się msza święta. Tak, jest odprawiana msza święta, ale także święto patronalne, święto świętej Anny, wówczas jest odpust. Dziękuję panu serdecznie za tę opowieść i wprowadzenie nas w dzielnicę Zakrzów, co zrobił dla państwa pan Stanisław Skakuj. A skoro pan Stanisław wspomniał, że dzielnica ma swoją charakterystykę związaną właśnie z przemysłem, to trudno w Zakrzowie nie odwiedzić jednego z tych zakładów, o którym pan Stanisław wspomniał. Mowa oczywiście o cementowni, do której się teraz udajemy. Zakrzów to niemalże centralna część Opola. Dzielnica druga tuż za Starym Miastem, przecież łącząca te dwie części stolicy naszego województwa. I część, jak już wspomniał pierwszy z naszych gości, także i przemysłowa, niezwykle ważna. To miejsce jest dokładnie nierozerwalne z Opolem przecież od ponad stulecia. Andrzej Garbarczuk, przewodniczący Rady Dzielnicy Zakrzów. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień witam dobry. Pana bardzo serdecznie. Ponad 100 lat historii przemysłowej Opola i Zakrzowa. Budowlany, kiedyś się nazywał ulicą Czarnowąską, dzieli Zakrzów na dwie części. Część mieszkalną po lewej stronie, od strony zachodniej i część przemysłową po prawej stronie. Po prawej stronie mieści się około 100 przedsiębiorstw przemysłowych, które związane są z budownictwem. Po lewej stronie natomiast tej ulicy jest około 1300 mieszkańców. Stoimy przy
cementowni Odra, tak jak mówiliśmy, nie jedynej cementowni w tej okolicy, a jednocześnie także chyba związanej z całością tego, co tworzy obecnie dzielnicę drugą. Dla Opola białym złotem to jest margiel. I na tym marglu zostały wybudowane trzy cementownie. Cementownia Odra, przy której stoimy, cementownia Sylezja i cementownia Wrublin. Ci mieszkańcy tych trzech miejscowości pracowali w tych cementowniach. To społeczeństwo się składało z pracowników cementowni i z rolników. Przemysł rozwijał się zarówno tu na drodze, jak i niedaleko na wodzie. Myślę o porcie, bo Opole też miało i port. Port, który służył do przewozu cementu, przewozu węgla. Były tam magazyny węglowe. W tej chwili ten port zarządza właściciel, który obiecał nam, że jeżeli zostanie Odra uruchomiona i będzie spływna i będą barki pływały, on doprowadzi ten port do stanu używalności. Także zniknie kupę problemów, które związane są tutaj ze środowiskiem naszym w Zakrzowie. Transport materiałów budowlanych. Już mało jest miejsc, gdzie można by było coś wybudować. Dlatego w planie przestrzennego zagospodarowania żeśmy zaproponowali miastu, żeby kawałki ziemi przeznaczyć na rekreację. I tak się stało. Działki, które będą stanowiły parki, ciekawa ulica Ptasia, żebyśmy chodzili odpoczywać. Dziękuję bardzo, panie Andrzeju, za to spotkanie. A skoro nasz gość, drodzy państwo, wspomniał także i o ekologii, wspomniał także o przyrodzie, to gwarantuję państwu, że skoro była mowa o działkach, to na takie działki się udamy. A na jednej z nich zobaczą państwo dość niezwykłą osadę, osadę pszczelą. Ale to też nie będą typowe pszczoły, takie, które znamy ze zbierania miodu. Te z kolei mają zupełnie inne zadanie. Za chwilę się państwo o tym przekonają. Przemysłowa część Zakrzowa to oczywiście jedno. Ulica Budowlanych, ta długa, szeroka, ale ona też doprowadza nas do bocznej części Zakrzowa, tutaj, gdzie są te ogródki działkowe, w których się znajdujemy. Mówiłem państwu, że tu będzie niezwykła historia. Pan Marian Newiger z nami. Dzień dobry, panie Marianie. Miłośnik, witam. Pasjonat, działkowicz, ale przede wszystkim też i hodowca niezwykłych zwierząt. Ich tutaj owadów właściwie powinniśmy uszczegółowić to. Nie widzimy, ale powiem szczerze, że nie słyszałem od dawna, że w tej części miasta mamy pszczoły. Tak. Mamy pszczoły, ale to one są zupełnie inne niż te chociażby, które mamy okazję oglądać na Koraszewskiego na dachu tak, budynku. Nie są to pszczoły miodne, jedynie są pszczoły murarki, czyli które tylko służą do zapylania drzew, kwiatów, zbóż i tak dalej, no, rzepaków. I z tego one czerpią. One tylko żyją dla siebie, żeby swój gatunek przedłużać. Znoszą pyłek, znoszą jajka, murują cele w takich rurkach. I tutaj znajdują potem się te zwierzątka? Tak. Tak. Tu jest ich, no nie wiem, 7, 8, różnie. Zależy jak nanoszą, bo czasem się zdarza, że tylko jedna znosi sam pyłek i po prostu albo jest niepłodna i po prostu tylko sam pyłek jest. A dalej, potem dalej muruje i są no już dalej młode. Czerw tu zostaje do kwietnia. Kwiecień zależy, pół kwietnia, początek kwietnia, zależy od pogody. Ja je muszę wypruwać, dlatego że po prostu są zbyt długie rurki i będzie im ciężko wyjść, bo musi pokonać wszystkie te cele, nie, żeby wyjść na zewnątrz. Dlatego ja rozpruwam, jak już widzę, że już się klują, a pierwsze klują się samczyki. I jest bardzo dużo. No powiedzieć tak, niby mówią, że około 70%. Ja im rozpruwam i wyfruwają już pszczółki, a resztę a co? A jaki jest teren ich zasięg, że tak powiem, zasięg, działania, no, twierdzą, gdzie one że zapylają? Pszczółki, tak, latają wszędzie. One sięgają, można powiedzieć, 300-400 metrów w jedną stronę i w drugą. Także ten krąg wynosi około 800 do 1000 metrów. Niezwykła pomoc dla wszystkich działkowiczów, których dokładnie jest dla wszystkich. Sporo. Dla wszystkich. Wszyscy mogą z tego korzystać. Ja je nie zmuszę, żeby tylko były u mnie, a są wszędzie. Wszędzie tam, gdzie im tylko pasuje, gdzie znajdą pyłek, czy tu, czy za działką, czy gdzieś na rzepaku, czy gdzieś u kolegów tutaj na działce. Liczmy średnio 5 razy 700. Co już jest? Tak. Ile lat już trwa taka pasja tej no ja hodowli? Ja już hoduję 10 lat. Czy wymagają one jakiejś specjalnej opieki, pielęgnacji, nic, zabezpieczenia? Tylko żeby nie zamokły, żeby miały spokój i one się nie przejmują, czy ktoś jest, czy nie ma. One swoje robią, biegają, latają, fruwają, zapylają i wracają do ula. I co ciekawe, one nie mają pyłku na nóżkach, w tych woreczkach, jedynie na brzuszku.
i ona wchodzi przodem do rurki, tam się czyści, wychodzi, odwraca się i tyłem wchodzi jeszcze raz. Dlatego ja rurki opalam, żeby były gładkie, żeby nie niszczyły skrzydeł. One nie są groźne, prawda? Nie, nie, ja mówię panu, że można wsadzić sobie głowę do środka, brzęczą koło mnie, nic ich nie obchodzi. Pozwoli pan, że nie będę jednak próbował. Może pan spróbować, nie ma problemu. Historia jest niezwykła. Dziękuję panu za tę piękną opowieść. Przyznają państwo, że fajnie spotkać się w takim miejscu w Zakrzowie. Wydawałoby się, że to jest zupełnie inna przestrzeń, zupełnie inna dzielnica. Wciąż my jesteśmy cały czas w dzielnicy drugiej, ale dzielnica druga jeszcze ma miejsce, gdzie wszyscy ci pasjonaci, tak jak pan Wiesław, czy pan Andrzej, pan Stanisław, którzy byli dzisiaj z nami, także znajdują swoje miejsce wspólnych spotkań. I tam zajrzymy na koniec naszej opowieści. Żeby dojść ponownie tutaj na budowlanych z ogródków działkowych, trzeba było pokonać ładnych parę kilometrów, ale warto, mówię państwu naprawdę, bo te zakrzowskie opowieści są niezwykle ciekawe i interesujące. Jakie miejsce, do którego za chwilę na koniec naszej opowieści zajrzymy, bo tam właśnie mieszkańcy dzielnicy spotykają się, bawią i na pewno mają dla nas ciekawe opowieści. Wierzę, że to będą naprawdę ciekawe opowieści, bo i ciekawa osoba z nami, pani Wiesława Jędrzejko, mieszkanka od wielu, wielu lat tej dzielnicy. Dzień dobry, pani Wiesława. Dzień dobry. No, tak jak przyjechałam tutaj, znaczy przywieźli mnie rodzice w 1945 roku, wow. Ponieważ urodziłam się w sierpniu, a tutaj w grudniu i w grudniu w katedrze już byłam chrzczona. Ale chyba z przyjemnością i pani, i wielu mieszkańców, i to pewnie różnych pokoleń, odwiedza to miejsce, w którym się znaleźliśmy. Tak, my, że spotykamy się nie tylko emeryci, ale również zuchy tu miały zajęcia swego czasu. Żołnierzom, emerytom takim raz w miesiącu udostępniamy z tego względu, że nie mieli się gdzie podziać. Pewnie jest tutaj i wielu pasjonatów, bo zespół za nami gra. Tu przede mną małe kino. To pewnie miejsce dla wielu pasjonatów z dzielnicy. Tak, właśnie. Mamy tu pasjonatów. Pierwszy to właśnie taki pan, który się zajmuje nagrywaniem od dawien dawna. Nawet na tych starych sprzętach. Kiedyś robiliśmy dzieciom wieczorek taki na Mikołaja. Mhm. I dzieciaki właśnie miał wtedy pan Andrzej, puścił im z tej taśmy filmik, jakieś takie bajki. No więc było zachwycenie, co to jest, dzieciaki. Że to działa obsiedli, tak. I pokazuje. Muzykowania, widzę, też macie sporo. Muzykowania mamy sporo, z czego się bardzo cieszymy. A najbardziej dziewczyny, które są, lubią tańczyć. No już właśnie w tej chwili chcę zaprosić, żeby nas nauczył tańca towarzyskiego. Mistrz opolski taki właśnie. I to wszystko daje się tutaj zrobić. Tu się daje zrobić. Wspólnymi siłami żeśmy tego zagospodarowali. W zasadzie mamy wszystko i kuchnię, jedynie lodówki nam brakuje. O jednej rzeczy chciałbym, żeby państwo się też dowiedzieli, a mianowicie jesteśmy tutaj przy specjalnie ułożonych już wieńcach. Widzieliśmy te prace pań. To też piękna tradycja, którą państwo wykonują od wielu lat. Ponieważ tu jest stary cmentarz, wiemy, że kupę ludzi wyjechało, kupę ludzi powymierało, rodzin nie mają i kupa opuszczonych grobów jest, prawda? Nie tak jak w Półsi więcej jest nowoczesne, a tu już jest stary, stary cmentarz sprzed wojny. Więc my jako emerytki robimy takie właśnie stroiki, wczoraj właśnie co roku. I później dzieciaki szkolne z nauczycielką idą porządkować troszeczkę ten cmentarz, tych zwłaszcza grobów opuszczonych. I przy tym właśnie na tych opuszczonych grobach właśnie kładziemy takie wiązane, czyli skromne, bo skromne, ale jakieś takie, że coś tu jeszcze ktoś pamięta, że nie jest taki opustoszały ten cmentarz stary. Czyli na pewno każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Znajdzie. Jak chce to, a zwłaszcza paniom naszym wieczorki się podobają. Tutaj nam umilają państwo. Także tańce robimy. Śledzika, karnawał odchodzi, także wesoło jest. I oby tak wesoło, proszę państwa, było w każdym naszym odcinku. Skoro tak pięknie zakończyliśmy tę opowieść z panią Wiesławą, to nic przyjemniejszego na koniec chyba nam nie może się zdarzyć, jak wysłuchania właśnie i muzycznego kącika prosto z Zakrzowa. Co dzień nas zna. Nowe struny zadyszany czas.
Kilka nut i kilka wierszy z czasu, gdy kochałaś pierwszy raz.